Goście dzisiaj w uprzywilejowanej sytuacji wygrali poprzedni mecz. Gospodarze muszą wykorzystać wszystkie swoje siły. Rozpoczynamy mecz. Fenerbahce przy piłce. Czy to wykorzysta? Strzela! Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Dobra pozycja do oddania strzału. Diego. Show. Dobre przejęcie, brawo. Doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Niestety, stracił piłkę. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. I przeskakuje nad nogami rywala. Diego. Emre. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Czy to wykorzysta? Brawo, zdecydowanie, świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Show. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Diego. Czy to wykorzysta? No, strzela! Doris. Dobrze zagrał. Nie dał rady obrońca. Mamy spalonego. Raul Millares. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. Diego. Nie udało się obrońcy zatrzymać kauta. Uderza! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Rzut rożny dla Fenerbahce. Może być ciekawie. Sędzia odgwizdał faul i pytanie, co zrobi dalej? No, zażegnali niebezpieczeństwo. Za moment wznowią. Rzutem z autu. Diego. Przejęcie w obronie i koniec ataku.
Show. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Czy to wykorzysta? Jest okazja! Ależ fatalnie teraz przestrzelił wysoko nad poprzeczką. Jak on mógł tak skudłować po dobrej indywidualnej akcji tak marny strzał? Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Kujcz. Raul Millares. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. No, może być groźnie. Na Duris. Będzie strzelał. Uderzył, ale prosto w rywala. Diego. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I mamy gola, proszę Państwa. Radość piłkarzy Fenerbahce i ich kibiców. Będą zrelaksowani wchodzić po tym golu do szatni. Widać to zresztą na trybunach. Wspaniała atmosfera. Ależ precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny róg bramki. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Rozpoczną od rzutu wolnego. Nie złapał tej piłki. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Ta bramka strzelona tuż przed przerwą może być bardzo ważna w kontekście... Gwizdek i przed nami drugie 45 minut tego spotkania. Tracą piłkę. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Są koledzy na wolnych pozycjach. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Emre. Sow. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Aduris. Raul Millares. Diego. Fantastyczna interwencja. Stanął na wysokości zadania. Zażegnał niebezpieczeństwo.
Sow. Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny, nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja, żółta kartka. Sahin. Emre. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Kadlec. Sow. Adoris. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Szaleńczy atakuje obrońca. Na chwilę traci równowagę po stracie piłki, ale na szczęście się nie przewrócił. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Sahin. Sow. Czy to wykorzysta? Szansa! Emre. Świetne podanie, czy to wykorzystają? Żadnych problemów nie miał, żeby złapać tę piłkę. Całkowicie nieudane zagranie. Do końca będą ważyły się losy w tym spotkaniu. Wciąż remis. Sow. Czy to wykorzysta? Jest szansa. Świetnie interweniuje. Jest szansa na korzystny wynik, ale jeden warunek. Muszą wykorzystać ten rzut rożny. Czasu do końca niewiele. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Może być gorąco. W tym meczu oglądaliśmy tylko jedną bramkę, ale dającą zwycięstwo. Nie udało się wygrać w ćwierćfinale. Szkoda, tym bardziej, że była chyba szansa. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. To spotkanie komentowali Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.